Witam Was w dzisiejszym odcinku. Sorry, że mnie tak nie widać, bo jak to nagrywam komputerem, raczej laptopem ten odcinek. W dzisiejszym odcinku widzicie za mną są produkty czy rzeczy związane z Dominikiem Rupińskim. Nie mam ich za dużo. Starałam się, gdzieś jeszcze jeden produkt mi umknął, czyli perfumy Dominika Rupińskiego, fioletowy zapach, ale to jak gdyby co, nic straconego. Mogę Wam jak one wyglądają pokazać na zdjęciu. Który ma Dominik Rupiński na swoim. Jakie? Już Wam pokazuję, bo zaczniemy od tego. Niestety nie mam ich przy sobie. Czyli to będzie tak. Przejdziemy poprzez Pawła. Teraz poszukam. Nie wiem, czy tu będziecie dobrze widzieli ten zapach. On wygląda tak. Kolejna rzecz. To jest. Jak już zaczęliśmy od zapachów, to są dwa jego poprzednie zapachy, które wydał kiedyś rok temu. Pudełka wyglądają tak. Zacznijmy od pudełek. Tu mamy cały przepis po angielsku. Tutaj jego podpis. Z tyłu kotka zrobimy wszystko biedronkowe. W środku to wygląda tak. Wszędzie mają wady cukrowe. I to jest wyciągane. Tak wygląda w środku. A cały perfum jest trochę ciężkawy. Tu ma taką zawleczkę. I on się trzyma w liście 4 godziny i to jest zapach, akurat wyjęłam zapach truskawkowy. Wkładam go z powrotem do opakowania. Zamykam go. Wkładam na okno. Jak już przechodzimy dalej, to mam. Jak chodzi o. Dobra, to za. Zapachy. Mam też zapach. I on jest waniliowy. Jest to samo, tylko niebieskie. Nie będę wyciągać, bo po co? Już mam to rok, używam ich na specjalne okazje. Teraz przechodzimy dalej. Niebieskich to mam dwie rzeczy. Oj, ten stołek jest niewygodny.
ale to będzie bekę mieli. Mam jeszcze mygiełkę do ciała, tyle i tyle mi jeszcze żelu zostało pod prysznic, bo go używam, więc próbuję go, żeby mi zostało jak najdłużej. Co ty robisz? Nic. Pytam się, co ty robisz, że tak boli na dole? Spadł mi stołek! Wiem, wykąpię się. Kurwa.